Prezydentura Bidena będzie bardzo krótka, szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co w takim razie wydarzy się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem USA Joe Bidenem? No właśnie dzisiaj przedstawiam przerażającą, mroczną wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego na temat Bidena, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij w krzywdzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy, filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiednie jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Joe Bidena. Ostatnio Joe Biden został zaprzysiężony na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Były wokół tego kontrowersje, tak, jeśli chodzi o Trumpa, jeśli chodzi o kapitol, te protesty, które tam faktycznie miały miejsce, no ale wszystko praktycznie przebiegło pomyślnie, tak, władza została przekazana, były obawy, czy czasem Trump. Nie zachowa sobie na przykład tutaj kodów do bomb atomowych i itd. Tak no, ale te kody zostały zdezaktywowane. Biden został już prezydentem, mianowany na Kapitolu. 25 tysięcy żołnierzy było praktycznie w Waszyngtonie szczegóło tak, tej bezpieczeństwa. Nie było żadnych protestów. Natomiast Jasnowiec mówi w ten sposób, że to jest tak naprawdę pyrusowe zwycięstwo, jeśli chodzi o Joe Bidena, że on tym zwycięstwem nie będzie się cieszył długo, ponieważ widzisz, że to będzie bardzo krótka prezydentura. Bardzo krótka prezydentura. No i to jest ciekawa sytuacja, bo to się wiąże też z przepowiednią, która mówi o tym, że w Stanach Zjednoczonych prezydentem będzie kobieta. To kobieta właśnie zostanie prezydentem. Już nie pamiętam, czy to po prostu przedstawił Jasnowic, Jackowski, czy to była inna przepowiednia. Natomiast była taka właśnie przepowiednia mówiąca o tym, że to kobieta zostanie prezydentem USA i wszystko na to wskazuje, że właśnie Tamala Harris, tak, jeśli nie mylę, czy Kamala Harris, jeśli nie mylę, wiceprezydent USA w momencie, kiedy Biden przestał być prezydentem, ona by została prezydentem USA, pierwszą kobietą, która byłaby prezydentem właśnie Stanów Zjednoczonych więc tak wygląda tutaj ta sytuacja jeśli chodzi o Bidena natomiast co tak naprawdę stanie się z Bidenem, to już tutaj ciężko powiedzieć, tak jeśli chodzi o Bidena, przecież on równie dobrze może umrzeć ze względów na przykład tutaj biologicznych, bo jest osobą już podeszłym wieku, no nie oszukujmy się, tak więc może po prostu umrzeć ze względu na na, na wiek, eee, tutaj tak, on jest chyba po prostu kilka lat starszy praktycznie od Trumpa, no ale yy, no jest nie takie możliwość praktycznie, że podczas tej kadencji biologicznie naturalnie umrze, pomijając kwestię jakichś teorii spiskowych, zamachów i tak dalej, tak? Natomiast właśnie tak mówi tutaj, tak mówi tutaj właśnie Jasnowic Jackowski, że Biden, widzę, że to będzie bardzo krótka prezydentura. Pytanie jest też takie, co tak naprawdę mieści się pod tym stwierdzeniem bardzo krótka prezydentura, czy to będzie kilka miesięcy, czy to będzie rok czasu, dwa lata czasu, no ale tak czy owak wiadomo, że Biden przez ten czas będzie mógł dokonać tutaj tak rozporządzenia, czy podpisać pewne e, może nie ustawy, tak, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma jako taką ustawy, ale jakby dokumenty prawne, które mogą być korzystne dla pewnych grup tak społecznych, czy po prostu pewnych lobby, które naciskają tutaj na polityków. Wiemy o tym, że Biden praktycznie jak został zaprzysiężony, to od razu cofnął te decyzje, które podpisał Trump, niekorzystne tak naprawdę jeśli chodzi o wymianę gospodarczą, ekonomiczną z Chinami, na których praktycznie Chińczycy by stracili setki miliardów dolarów, tak, tam chodziło o patenty, o kwestie technologiczne. No a, Trump, a Biden praktycznie to wszystko przewrócił, tak, to co by podpisał tutaj Trump, to, co podpisał Trump. No więc pytanie też jest takie, tak, jak będzie wyglądała ta prezydentura Bidena, czy ona będzie po prostu pływać w spokoju, czy będą na przykład jakieś kontrowersje, czy na przykład będą prowadzone działania militarne na świecie, bo tutaj warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, że tak naprawdę jasnowicz uważa, że Biden da zielone światu na coś, na co faktycznie czerwone światło dawał Donald Trump. Może to chodziło właśnie o te kwestie ekonomiczne, o których mówiłem, o, tej, o te rozporządzenia, które Podpisał praktycznie Biden czy anulował te Trump, Trumpa rozporządzenia dotyczące gospodarki i wymiany ekonomicznej, ale może tu chodzi o kwestie właśnie międzynarodowe, kwestie po prostu wojny, kwestia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przecież cały czas praktycznie jest konflikt tutaj między Stanami Zjednoczonymi a Iranem czy tam dokładnie mówiąc, między Iranem a Izraelem, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy faktycznie ten konflikt wybuchnie na nowo, więc tak tutaj właśnie to definiuje jasno bo wydaje się, że na koronawirusa tutaj Biden by nie zmarł, tak, on się zaszczepił, też była pokazówka, tak, Jak był szczepiony, media pokazywały, jakby właśnie zaszczepił się, no ale może po prostu umrzeć tu praktycznie biologicznie, może mieć jakiś zamach, mieć miejsce jakiś zamach, wiemy, że przecież Izrael ma, znaczy po prostu Stany Zjednoczone mają napięku z Iranem, może będzie kwestia odwetu. Pamiętajmy o tym, że Amerykanie zamordowali tego generała irańskiego, tak? Odwet nie musi nastąpić tu i teraz, a może po jakimś czasie, yy, tak? Może to być po prostu tutaj nie mówię, że ze strony po prostu Iranu, ale na przykład jakiś grup bojowy, który popierają właśnie kwestię Iranu, tak? No więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tutaj Stany Zjednoczone. Zresztą pamiętajmy o tym, że Iran uznał Stany Zjednoczone jako terrorystów, oficjalnie jakby w dokumentach prawnych, to nie tylko kwestia po prostu jakby Mówienia z, z po prostu mównicy, tak, populistyczne hasła i też po prostu uznał to w dokumentach prawnych, że prezydent Stanów Zjednoczonych to jest terrorysta. No więc, jeżeli oni, tak, na przykład Stany Zjednoczone chciały złapać i złapały Osama Bin Ladena, jeżeli Iran na przykład będzie postępował zgodnie z tą filozofią, tak, że będą walczyć z terrorystami, a według nich terrorystami są Stany Zjednoczone i prezydent USA, według oczywiście Iranu, tak, ich po prostu ustawodawstwa, tego prawa, które przyjęli, no to może się okazać, że rzeczywiście po prostu. Może tutaj dojść do konfliktu globalnego, tak do konfliktu do wybuchu trzeciej wojny światowej? gdzie na przykład mówi się o tym, że na Iran może zostać, zostać zrzucona bomba atomowa przez Stany Zjednoczone, ale też po prostu Iran może zaatakować, może zrzucić bombę atomową na Izrael, tak? Były takie po prostu tutaj wypowiedzi duchownego, duchowego przywódcy Iranu, który mówił, że oni są w stanie praktycznie Izrael zmieść w przeciągu kilku sekund, tak? No więc wiadomo, o co chodziło. Chodziło o domyśle po prostu użycie bomby atomowej. Także tak wygląda, wyglądała sytuacja jeśli chodzi o Bidena. No i teraz pojawia się też pytanie takie, tak? Przede wszystkim, czy Biden będzie marionetką w rękach ludzi wpływowych, grup lobby, tak bogatych, praktycznie ludzi, grup społecznych? Czy Biden będzie myślał niezależnie, na ile Biden będzie praktycznie podejmował niezależne, samodzielne decyzje, a na ile po prostu pod wpływem innych ludzi, tak pod wpływem praktycznie e, innych grup społecznych? I to jest jakby kluczowa sprawa, tak? No bo tutaj Stanisław Oski mówi w ten sposób, że na przykład Trump wykiwa praktycznie wszystkich, tak? Umawiał się z ludźmi, że zrobi po prostu pewną rzecz, potem tego nie zrobił, tak, ale nie wyszło to tak, że żeby, żeby Trump był praktycznie tutaj przegrany, więc tak to właśnie też definiuje tutaj Jasnowicz-Jackowski. No pamiętajmy, że Trump też ma praktycznie większą swobodę, no, niezależność finansową, no jest miliarderem, chociaż to też tam jest kontrowersyjne, bo kilka razy praktycznie projektował w swoim życiu, większa tutaj jest niezależność, jeśli chodzi o po prostu podejmowanie działań, jeśli chodzi o Trumpa. No ale też potem brak na przykład pogodzenia się z wynikiem tych wyborów, tak? Jeśli chodzi o właśnie te wybory prezydenckie w USA, wiemy, że po prostu jak na razie wszystko oficjalnie mówi o tym, że to właśnie Biden został nowym prezydentem. Być może historia to inaczej oceni, może po prostu po latach wyjdą jakieś afery, zamieszania i tak dalej. Natomiast no właśnie, to jest kluczowe, praktycznie prezydentura Bidena na razie są pierwsze dni. Na razie Biden skupia się na tym, opowiedział na konferencji prasowej, że trzy aspekty są przed nim: ratowanie gospodarki walka z koronawirusem, oraz po prostu tam szczepionki, tak, żeby zaszczepić jak najwięcej, praktycznie, społeczeństwa, więc to praktycznie przed nim stoi wyzwanie, takie wyzwanie przed nim stoi, ale może się okazać, że już wkrótce właśnie Stany Zjednoczone zaangażują się w jakieś działania militarne, międzynarodowe, tak. Napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie sobie. Trzymajcie się. Cześć.